Jeśli podobają Ci się treści na moim kanale, zalajkuj, skomentuj, podziel się i zasubskrybuj. To pomoże mi w jego rozwoju. Jeśli przyszłoby Ci na myśl wesprzeć moją pracę na tym kanale finansowo, możesz to zrobić tuż pod tym filmem. Cześć Wam, drodzy widzowie, tutaj Zygi z Teksasu. Nagrywam jak zwykle ze Spring Branch w środkowym Teksasie, na północ od San Antonio. Pogoda dziś była taka bardzo umiarkowana. Zachmurzenie duże, prawie całkowite w ciągu dnia, tam w trakcie chyba godzin popołudniowych. Na chwilę wyszło słonko, ale nie dopiekało. Temperatura była rzędu 25-26 stopni. W tej chwili, kiedy nagrywam, a jest 18:20, jest 22 stopnie mgły i jutro będzie pogodna, podobna pogoda, pojutrze też mają być ciepłe deszcze, być może jutro, ale prawdopodobieństwo bardzo duże będzie w niedzielę, więc naszykujcie się na to, że no, spacery mogą być utrudnione, ale jeśli lubicie ciepłe deszcze, to idźcie na spacer, idźcie. Ja dzisiaj będę miał taki poradnik bardzo składankowy. Chcę Wam pokazać hydroponikę, a potem, ponieważ miałem bardzo zajęty dzień, pogadam do Was z mojej werandy, co Wam za chwilę pokażę, ale też chcę Was namówić do pewnego ćwiczenia fizycznego. Wczoraj dużo mówiliśmy o duchowości, ale też o przyszłości naszych zawodów, zajęć, przejmowaniu przez automaty i sztuczną inteligencję naszych prac, naszych zajęć zawodowych. Ja bym się tym nie przejmował za bardzo, dlatego że my sobie znajdziemy swoje zajęcia, a być może, że uwolnimy się od bardzo uciążliwych. Więc odpuszczamy to wszystko i żebyśmy się poczuli lepiej i psychicznie, i fizycznie, to proponuję Wam ćwiczenia Qigong, czy Qigong, jak niektórzy wypowiadają. Znalazła je dla mnie moja małżonka, moja kochana rudowłosa Lucy. Ona się trochę martwi, że ja za mało ćwiczę, ale to super, bo powiem Wam, że te ćwiczenia naprawdę pomagają, rozluźniają ciało, mięśnie stają się bardziej elastyczne, stawy też, więc zachęcam. Napiszcie do mnie ci, którzy polubili Qigong albo Qigong, kto z Was to polubił, napiszcie do mnie. A teraz zapraszam do oglądnięcia mojej hydroponiki. O hydroponice będzie relacja, czy też moje przemyślenia mojej werandy za domkiem, a potem zapraszam na porannik poniedziałek. Bo zapraszam do oglądania. Dzień dobry, kochani, kochani. Ja dzisiaj z Wami i z roślinami. Tak mi się zrymowało, ale obiecałem Wam, że nagram Wam relację z tego, co dzieje się w moich ogrodach. Teraz pokazuję Wam lubczyk, dla tych, którzy mi lubczyk przysyłali, bo dostałem i nasiona, i zielone lubczyki. Powiem, że przechowały się, przezimowały, teraz bujnie wyrastają już nowe łodygi. Zobaczcie, to wszystko jest nowe, więc naprawdę mam ogromną uciechę z tego powodu. Tutaj seler sobie rośnie, też przezimował. Tutaj włoskie pietruszki przezimowały. Tam jeszcze mam ich trochę. No i to się dało, udało nam przezimować. A co w ogrodach? W ogrodzie jeszcze. Posiałem i mam już dzisiaj pierwsze efekty. Słuchajcie, to jest marchewka. Kupiłem na próbę marchewkę japońską. Kinobo się nazywa. No zobaczymy, jakie to będzie. Ciekawe, jakie będzie miała oczy. Skośne. No i buraki. Kurczę, buraki mi podjadają jakieś zwierzątka, bo no zobaczcie, ten na przykład jest taki pochylony, ten też, i okazuje się, że one są podgryzione. Może mrówki, być może to mrówki robią, ale jak nie, no to ja sobie tu przesadzę, tu już przesadziłem z hydroponiki. W hydroponice rosną znacznie bujniej, znacznie większe.
Cebula. Wschodzi już cebula. I z tego się cieszę. To kolejne buraki, tylko inny gatunek. Tu cebulę. Tu też cebula, a to jest pasternak, który u nas tu w Stanach, w Teksasie stosuje się jego korzeń zamiast pietruszki. Nie ma korzenia pietruszki w sklepach, w handlu. Nie handluje się tym. Jest pietruszka liściasta tylko. Tutaj mam szpinak. Zaraz zobaczę, pokażę Wam szpinak, jak rośnie w hydroponice, a on był zasiany w tym samym czasie, w tym samym momencie. No i tu dalej jeszcze przygotowuję, tu jeszcze nie mam nic, jest nawóz tylko, tam się same siejki pietruszki wysiały. Tu też jest jeszcze nic, tu jest przygotowywane pod zioła. Pokrzywa ma się dobrze, już zaczyna wypuszczać świeże łodygi i świeże liście. No dobra, a teraz hydroponika. Pamiętacie, że tak 3 tygodnie temu tu były takie maciupeńkie roślinki. To jest szpinak, ten pierwszy z brzegu. Ładnie, pięknie rośnie. On, myślę, że za tydzień, dwa będzie do jedzenia. To jest sałata maślana, butter crunch. Tam jest, tu jest gorczyca, ale na sałatę to się będzie jadło jako dodatek. Kilka liści do takiej sałaty. Z tej sałaty maślanej dodaje aromatu, ale i też takiej dodaje mu charakteru, bo jest spicy, jest ostra. Lubczyk. Lubczyk posiałem w hydroponice, no i pięknie rośnie. Niestety nie udaje mi się fasolka, tutaj takie próby fasolka od Indian, ale coś jej nie pasuje. No i dalej tam na kolejnych poziomach i sałaty, i selery naciowe. Selery naciowe bardzo bujnie, porosły dżungla. Tu jeszcze szpinak, sałaty, tam dalej buraki, one będą na liście. Tak. No i tutaj również wszystko przezimowało. Słuchajcie, to jest systematycznie wycinane i jedzone, te liście. Jest tutaj seler naciowy do soków. Jest, są buraki. Te buraki nie idą na korzeń, nie puszczam je na korzeń. Ten korzeń jest bardzo mały. One są hodowane, uprawiane na liście i liście są systematycznie wycinane i do soków. To jest sałata chińska, bok choy. No i co jeszcze tutaj? A tutaj mamy boćwiny. To nie jest burak, słuchajcie, to jest boćwina. On nigdy nie będzie miał korzenia. Boćwina idzie na liście do zup, albo do drugiego dania, albo do soków. No i reszta to są już boćwiny różnego koloru, różnego gatunku. Jedne są czerwone, inne są białe, są jeszcze takie tęczowe. Ok, no to tu w hydroponice tyle, a teraz jeszcze pomidorki, słuchajcie, no bo bardzo się cieszę z tego, że dostałem od Was nasiona pomidora malinowego. No i wysiałem najpierw do takich pojemniczków. To nie jest ziemia, to jest kora kokosa. One jak były już w wysokości gdzieś 2 cm, zostały przesadzone, przepikowane do takich doniczek z ziemią, z nawozem. No i fajnie sobie rosną, dość szybko wypuściły poliścienia, pierwsze liście. Tutaj mam pomidory bewsztykowe, to są, jeden mi tam padł, a to są pomidory, które mają bardzo dużą kulę i jest bardzo mięsista, jest mniej soku, więcej tego miąższu. Co tu jeszcze mamy? Jeszcze mamy inne pomidorki, to jest też bewsztyk. Roma, to jest taki pomidor podłużny i no chyba to wszystko, tak. No tam jeszcze parę innych roślinek. Tutaj mam znów posiane nowe rzeczy. W tym pojemniku są, tak, słuchajcie, jest czarny pieprz,
jest boćwina, 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 trzy różne boćwiny. Kaupis, czyli fasolka indiańska, taka kaupis, to jest krowia fasola, na to mówią, bardzo zdrowa, nie modyfikowana genetycznie. Natomiast w tym pojemniku mam posiane same ogórki, Chicago pickles, sałatkowe, market ogórek, to jest taki długi ogórek, pepino, to jest mały też jak pickles do zaprawiania, i pickle bush. Tym razem dużo pikli, dlatego że chcę mieć ogórki kiszone. A to no jest szczególny rodzaj squasha. Zobaczcie to nasionko. Została tylko skorupka z tego nasionka. To jest właśnie ta roślina. I ona będzie miała bardzo dziwne owoce, bo owoce będą w kształcie miski albo talerza. Można je przeciąć od góry i zrobić z tego prawdziwą miseczkę. To taki mój eksperyment. No zobaczymy. Zobaczymy, jak się to powiedzie. Ok, no i co? Rzut okiem jeszcze na ogród. No i to tyle z hydroponiki. Mamy dziś już koniec lutego, prawie koniec lutego. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało w marcu. Ale myślę, że będzie dobrze. Chciałem wam pokazać, że przetrwał też koper przez zimę. Przykrywaliśmy go, nie zmarzł. Tutaj mam od was truskawki, poziomki. Też przeszły zimę, przyzimowały. Tutaj posiałem fasolę, ale skubany, jak to się po polsku nazywa, shop pracz, rakun, wykopał mi, bo ja tutaj nawoziłem tą ziemię kiedyś nawozem rybnym i on myślał, że tam jest jakaś ryba zakopana i wykopał mi wszystko. Ale wiecie co, dzięki przyjaciołom znalazłem sposób na rakuny, żeby im po prostu nie robić krzywdy, to mam taki specjalny płyn, którym obsikuję to wszystko w koło. To się nazywa Repels All. To jest na różne zwierzęta, ale na rakuny, czyli na szopy pracze też. To śmierdzi, to pachnie jak siki kota. I te zwierzęta tego bardzo nie lubią. To jest oczywiście prawdopodobnie coś sztucznego, chociaż zaraz. Nie, to jest naturalne, słuchajcie. To jest olej z czosnku. Wow. Pełne jajka, goździki, ale śmierdzi to tak, jakby to obsikał kot. Więc one tego chyba bardzo nie lubią, no i trochę się uspokoiło. No to tyle mojego sprawozdania z hydroponiki i z ogrodów. Cześć wam, moi kochani. Siedzę sobie na mojej tylnej werandzie i tak naprawdę ten porannik będzie taki mocno składany. Do tego jeszcze jestem z kolacją, bo nie mam kiedy zjeść. Dziś miałem tak dużo zajęć, że postanowiłem, że ten porannik w przerwach pomiędzy zajęciami nagram dla was tutaj z werandy. Jestem na tylnej werandzie, na mojej działce, za moim domem. Na kolację mam chlebek umoczony w jajku i upieczony na patelni. Fajna kolacja, takie wspomnienia z dzieciństwa, nie? Jedliście to pewnie, lubicie to. Zaraz pewnie mi żona herbatę przyniesie. Ale słuchajcie, zanim to chciałbym takie refleksje piątkowe na temat tego, co się dzieje w energiach dzisiaj, a dzieje się bardzo dużo. Dzieje się bardzo dużo. Wiem o tym nie tylko po sobie, po moich przyjaciołach tutaj, stąd, ale również dostaję od was wiele takich informacji, że czujecie się co najmniej dziwnie. I jedni czują się bardzo źle, fatalnie. Wysoka temperatura, czujecie się, jakbyście byli zatruci, problemy żołądkowe. I wszystko jest takie bardzo ekstremalne, nagłe i szybko mija. Rzadko kiedy przedłuża się to w takie długotrwałe stany. Na przykład dwóch moich przyjaciół miało temperaturę rzędu 40-41 stopni. Przychodziło to
tak bardzo szybko, nagle, czuli się jakby byli wypompowani z energii, po czym na drugi dzień było wszystko ok. Żadnych antybiotyków nie brali, wzmacniali, jeden z nich się tam wzmacniał witaminami, drugi suplementami, ale wszystko przeszło jak dłonią odjąć. No i kolejni donoszą o tym, że tak naprawdę z niewiadomych powodów czują się fantastycznie, jakby byli na haju. Ja mówię, a byłeś kiedyś na haju? No nie, ale czuję się wyśmienicie i nie wiem dlaczego. Ja mówię, to co ci jest, jak to wygląda? Wstaję rano i czuję tak, jakbym mógł nieść na rękach cały świat. Jestem mocarzem, czuję się mocarny. Mam w sobie, w sercu pokój. Wydaje mi się, że kocham cały świat. To akurat mówiła kobieta. Ona mówi, że ona by potrafiła w tym momencie podźwignąć kulę ziemską z wszystkimi ludźmi, ukochać ich i ponieść. Nawiasem mówiąc, gdybyście ją znali, to byście powiedzieli, naprawdę ona tak mówiła? Bo wcale nie była w takich energiach. To jest jednocześnie dziwne, a z drugiej strony można się tego było spodziewać, co nie? Po tych wszystkich raportach, które do nas docierają, po tych wszystkich przepowiedniach, czy też zapowiedziach z różnych stron, nie wymieniam specjalnie nazwisk, żeby ktoś się nie czepiał, ale wy wiecie, o kim mowa. Pewnie wielu ludzi w internecie, na stronach internetowych, na blogach, czy też w YouTubie mówi o tym, że te energie w tej chwili są bardzo mocne i bardzo mocno oddziaływujące na nas. Tak to jest. Smacznego. Więc co moim zdaniem warto zrobić? Tak bardzo się uziemić. A żebyśmy robili takie zwyczajne rzeczy, które albo musimy zrobić, bo nie wiem, bo na przykład musisz pojechać z samochodem na wymianę opon, czy nie wiem, zrobić przegląd tego samochodu, albo wyjść do ogrodu tak jak ja i zrobić w końcu porządek, bo wiosna już pełną gębą, a ja jeszcze trochę jestem w lesie z kawałkiem, no to zrobić takie normalne rzeczy. Może musisz zrobić porządek w piwnicy, nie wiem, albo przekopać grządkę przed blokiem, pomóc sąsiadowi, który się już za to wziął. Idź, zrób to, uziem się, zrób coś normalnego, żeby twój umysł nie zajmował się myśleniem o tym, co tam gdzieś tam. To również pomoże ci jakby zharmonizować te nadchodzące energie. Bo pamiętacie, jak to chociażby Ania Architektura mówiła, że te energie, które przychodzą, one są tak naprawdę obojętne. One są. Energia jest energią. Natomiast ona wydobędzie z ciebie to, co jest w tobie najgłębsze do przerobienia. Inaczej mówiąc, jeśli masz wszystko to, co takie niepodobające ci się, co ci się nie podoba, to ona to podniesie do wysokich poziomów. Nie będziesz się sam sobie podobał. Będzie ci z tym źle. Jeśli to już przepracowałeś i uporządkowałeś i żyjesz w takich pięknych energiach, właśnie w takim optymizmie, kiedy wstajesz rano i chcesz unieść cały świat, to jeszcze ci ta energia, przychodząca energia podniesie ten poziom. No, obyś nie odpłynął tak całkiem, zupełnie, nie? No, a więc herbatę już mam z cytrynką, ale jakaś ziołowa. No i cóż, co chcę wam jeszcze powiedzieć, słuchajcie. Jestem niezwykle podekscytowany tym, co nadchodzi. I to tu, w moim życiu, u mnie, dlatego, że będę miał w tym roku chyba sporo odwiedzin, a ja się z tego cieszę. W tej chwili, no będą odwiedziny rodzinne. Przyjeżdża kuzyn żony, pewnie nas tu odwiedzi. Jest już w Teksasie Artur Owczarski, autor, którego książkę czytałem, Teksas to stan umysłu, pamiętacie ten filmik? Artur Owczarski przyleciał tutaj z ekipą telewizyjną z Polski. Będą nakręcać film o miasteczku Bandera, który jest światową stolicą kowbojów, współzałożoną również przez Polaków. No i będą kręcili o tym film. No i jestem też tam zaproszony. To będzie ciekawe spotkanie. Mam kręcić film z kolejnych etapów kręcenia filmu przez
ekipę telewizyjną. Czuję się zaszczycony, że coś takiego mnie spotkało. Być może, że będę tam jeden czy dwa dni. No i będę wam to chciał też pokazać. Co jeszcze? Potem przyjeżdżam, przylatuje mój syn na chwilę, bo przylatuje tutaj służbowo do Stanów, ale do Cleveland. Trochę się tym martwię, bo to jest blisko tego miasteczka, w którym był ten ogromny wyciek chemikaliów. Wolałbym, żeby ta nie leciał, ale obowiązki służbowe, będzie tam kilka dni i potem przyleci do mnie, z czego się bardzo cieszę. Potem, słuchajcie, zrobiła mi ogromną niespodziankę Renata Engel. Nie wiem, czy znacie, ale to jest ta nasza jasnowidząca, jasnowidz, Renata Engel, która dość często występowała na kanale chociażby NTV u Janusza Zagórskiego. U mnie też gościła dwa razy. No i Renata zadzwoniła do mnie i mówi, że przylatuje do San Antonio. Bardzo się z tego cieszę, bo prawdopodobnie oprócz spotkania, herbaty i czegoś tam jeszcze, będzie też okazja do nagrania na żywo z nią, spotkania, rozmowy, więc wow, niech się dzieje, cieszę się z tego. No i prawdopodobnie jeszcze w tym roku przylecą kuzynostwo mojej żony, więc będzie się działo, niech się dzieje. Chciałem wam dzisiaj też powiedzieć o tym takim przeciętnym życiu tutaj, teraz, w Teksasie, na jakby na kanwie tego, co dzieje się dziś na świecie i w Stanach Zjednoczonych. Jest wiele zamętu, wiele niepewności, wiele strachu, lęku i tak dalej, ale powiem wam, że ludzie tu żyją, chciałem powiedzieć normalnie, no, normalnie tak, jak żyli zawsze. Czyli dalej robią te swoje niepotrzebne zakupy, dalej kupują badziewie w sklepach, dalej chodzą do restauracji, bo nie potrafią gotować, dalej uprawiają sporty, których ja nie lubię, na przykład, wiecie, to tam, puf, puf, ja tego nie lubię, ale oni to robią. Dalej myślą, że za chwileczkę to życie wróci do normy, czyli do tego, co oni znają sprzed lat 3-4. No i ja wiem, że tak nie będzie, natomiast wydaje mi się, że ten proces tutaj, tego dochodzenia do innego świata, do tej normalności, jest jakby łagodniejszy, że ja nie wiem, czy to polega na tym, że oni nie mają tej świadomości i nie myślą o tym, o czym myślą świadomi Polacy, przynajmniej w jakiejś tam części, czy też te energie aż tak bardzo tych ludzi nie dotykają, jak świadomych ludzi w Polsce. Nie wiem, nie wiem. Być może, że ktoś z was to zanalizował i potrafi lepiej to opowiedzieć, ale ja widzę, że ci ludzie po prostu nie mają w głowie tych różnych myśli o tym, co nam tam zagraża i jak to będzie, mimo że wiedzą o tym, że takie rzeczy się dzieją. Miałem też rozmowę z pewną istotą tutaj ze Stanów Zjednoczonych, która mówi mi, że w Stanach Zjednoczonych są duże grupy. Ja nie spotkałem takich w Teksasie, ale takie grupy są w Atlancie, są w Nowym Jorku, są w Washington State, w stanie Waszyngton, tam na północnym zachodzie. I w Arizonie są grupy ludzi, którzy przygotowują się już spokojnie na wejście do nowego świata. Nie chodzi tu o żadne New Age, słuchajcie. Nie. Oni się przygotowują w taki oto sposób, że utworzyli własne szkoły. Tutejsze prawo na to pozwala. I nie myślę tylko o szkołach takich domowych, co jest takim półwytworem, ale o prawdziwych szkołach, zarejestrowali je, ale je robią na innych zasadach, czyli przekazywana jest wiedza, ale na pierwszym miejscu jest kreatywność dzieci i ich wolność. Ale oprócz tego robią jeszcze takie proste rzeczy, jak na przykład banki nasion. Nie dlatego, że boją się, że ktoś im zakaże handlować nasionami, czy też, że ktoś będzie ich
próbował nakłonić, żeby tego nie robili, ale po prostu czują taką potrzebę, że hej, no wiesz, ja nie chcę kupować z jakiegoś koncernu czy z korporacji. Ja mogę mieć swoje nasiona. Ludzie po prostu coś kliknęło i robią swoje banki nasion. To tak naprawdę wcale nie jest trudne. Nie trzeba mieć temperatur, o jakich się mówi na wielu stronach, stałych. Owszem, da się utrzymać takie temperatury nawet w warunkach takich jak moje. W mojej piwnicy, tu pod moim domem, jest prawie zawsze stała temperatura. Ona tam się waha plus minus 2 stopnie. Prawie zawsze taka sama temperatura, więc mimo że ona nie jest ujemna, ona nawet nie jest bliska zera, on tam jest na poziomie 12 stopni, to jest bardzo dobra temperatura do przechowania nasion na drugi rok. Fantastyczne. Co robię? Kolekcjonuję. Wiem, że ktoś mi tam obiecał jeszcze wysłać jakieś nasiona, ale też kolekcjonuję swoje i zamierzam się nimi wymieniać, jeśli będę miał nadmiar. Tak a propos, no mam nadmiar kopru i nadmiar chyba pietruszki. No, co jeszcze robią ci ludzie? Próbują tworzyć, czy robią takie przedsięwzięcia, jak ja już wam pokazywałem, takie markety, farmer market, które zaczynają nie tylko wymieniać się, tak jak na targach, w określone dni produktami, czy też pozwalać kupować te produkty, ale tworzyć takie zespoły farmer market i na takich większych farmer market stawiają, to wygląda jak tymczasowe, jak takie kontenery, ale kontenery, w których mają prąd ze słoneczka, jest zasilany. W takim kontenerze, ja chyba to kiedyś pokazywałem, jest lodówka, która się otwiera na zewnątrz. Oni tam sobie, zbierając te wszystkie swoje produkty roślinne, wkładają to, pakują do tej lodówki, jest wyznaczona cena, ty możesz przyjść i powiedzieć, dobra, to ja biorę to, jest terminal do zapłaty, możesz tam zapłacić kartą albo zostawić, jest taka wrzutka, zostawić, wrzucić pieniądze, tych pieniędzy się nie da już wyjąć z powrotem. I to jest fajne, słuchajcie, bo nie ma żadnej kamery, która by śledziła, czy on zapłacił, czy nie. To dla mnie jest nowy świat. To jest to. I chciałbym o tym powiedzieć nie tylko dlatego, że ja tak widzę teraz tu ten świat, że są już tacy ludzie, którzy tak pracują, ale też o tym, że ja wiem, że w Polsce też wiele takich inicjatyw już podjęto. To, co robimy również na portalu Netify, w tym nowym projekcie, jest właśnie kontynuacją takich rzeczy, bo ten projekt będzie niezależny od instytucji, niezależny od hierarchii. Nie ma tutaj jednej głowy, która rządzi. Jest rozproszonym portalem, a jednocześnie pod wspólną ideą i ma prowadzić swoimi działaniami do tego, ażeby pokazywać, co wy tam na miejscu, w tym nowym świecie, w tej budowie tego nowego świata już robicie. I to dla mnie jest fantastyczne. Dzisiaj nagraliśmy pierwszy film na pierwszy kanał Duchowość. Film jeszcze muszę poskładać. On będzie tam jeszcze obrobiony. No i będzie puszczony jako pierwszy, jako premiera na kanale Duchowość Pauliny spod Poznania. Tak, tak. To Paulina spod Poznania będzie prowadziła ten kanał. Ona jest redaktorem naczelnym tego kanału. Już się zgłosiło się kilka osób, które są chętne współpracować na tym kanale w zakresie duchowości, więc będzie miała też swoją pomoc. No i słuchajcie, pierwszy kanał niedługo rusza. To już będzie za chwilę za nami. Bardzo się z tego cieszę. Za chwileczkę pewnie ruszą kolejne. Ciekaw jestem, który będzie kolejny, ale wiem, że mocno pracują ci nasi koledzy, przyjaciele. Sam jestem ciekaw, czy to będzie zdrowie, czy to będą inicjatywy, czy to będą tajemnice. No, ale gdybym wam pokazał dziś plan pracy na kanale Tajemnice, no to nie wiem, czy byście nie spadli z krzeseł. Na cały rok, prawie na cały rok jest plan. Będzie się działo, słuchajcie. To już nie będzie kanał Ziggy Texas i to i owo oraz Agnieszki Pranamanachi, ale to będzie wiele różnych kanałów, wielu wspaniałych ludzi, każdy z inną, własną, unikalną energią. O to chodzi.
Kocham Was. Tutaj żegnam Was dzisiaj z tego mojego patio. My na to mówimy porch, ale tak naprawdę to jest weranda. Ciepło Was pozdrawiam. I jeszcze raz, kochając Was, do następnego poranika w przyszłym tygodniu.